Słuchajcie, dopiero co wydarzył się mega, mega przypał, a mianowicie trafiliśmy znowu do Bobowic. Nie wiem, czy pamiętacie, ale wczoraj rozpoczęła się wojna i wygrywaliśmy z Bobą wszystkie potyczki. Wyrzuciliśmy go najpierw z Milionowic, potem z Bobowic, potem jeszcze, słuchajcie, z Lodowic i teraz wróciliśmy do Bobowic, żeby zamknąć go, słuchajcie, gdzieś po prostu go zakneblować i żeby po prostu raz na dobre się z nim uporać, ale on nas wyrolował. Zrobił nas totalnie w bambuko, dlatego też jestem tylko i wyłącznie sam z Agentixem, bo nie uwierzycie, ale naprawdę, Macioch i Elviso są zamknięci w więzieniu. Jest, słuchajcie, na nas Mining Fatigue 6, czyli taki czar, że nie jestem w stanie, słuchajcie, killoffem nic zrobić. Patrzcie, po prostu absolutnie nic, mimo że mam diamentowy killoff z szybkością 2, dlatego chciałbym się jakoś dogadać z Bobo. Po prostu chciałbym się dogadać z Bobo, żeby on ich wypuścił. Jak wam pokażemy to więzienie, to po prostu padniecie. Tam jest 5 kratek szerokości obsa. Dodatkowo ten Mining Fatigue nie pozwala na zrobienie czegokolwiek, więc słuchajcie, plan jest taki. Zaraz pokażemy wam oczywiście, jak to wygląda u chłopaków. Spróbujemy po raz 45 ich uwolnić, ale to się oczywiście nie uda, więc pójdziemy do Bobo. I najpierw spróbujemy politycznie, pokojowo porozmawiać z tym bobrzdylem obsranym smarkaczem, żeby ich wypuścił. No bo kurde, to są nasi kumple, no nie Agentix, przynajmniej. Nie, no tak, tak mi się wydaje, no Gantamery to ile są oni już są tam uwięzieni. A jeśli się nie uda, to po prostu typa rozklepiemy, no bo stary, ja mam koksa, ja mam tutaj naprawdę dużo zbrojek i tak dalej. I po prostu jak go rozklepiemy, no to wtedy on będzie musiał zrzucić nam ten czar. Więc nie wiem, jak to wyjdzie, ale słuchajcie, oglądajcie koniecznie do samego końca, bo naprawdę wydawać by się mogło, że wygrywamy, ale tak totalnie wygrywamy. A koniec końców on nas zrobił w takiego balona, w takie bambuko, że jesteśmy w mega potrzasku. Więc pójdziemy do chłopaków, zobaczymy, co u nich słychać, bo oni są zamknięci od około 4 godzin, stare, jakoś, nie? Co to już 4 godziny? To już ze 4 godziny, kurde. Dlatego, moi drodzy, naprawdę warto subskrybować kanał. Jak sami widzicie, zaczęła się teraz wojna i po prostu nie możecie przegapić żadnego filmu. A co druga osoba w ogóle oglądająca ten odcinek nie subskrybuje, więc naprawcie ten but, subskrybujcie koniecznie. I teraz tak, byku, wbijamy, ewidentnie po prostu wbijamy, naprawdę, bo to jest najwyższa pora, żeby ich uwolnić. No co tu się dzieje? Panowie, dobra, wy tu jeszcze jesteście? Halo? Pomocy, panowie, już nie wytrzymuję. Słuchajcie, my tu tyle siedzimy. Nie. Ale która to jest godzina? To jest czwarta, piąta godzina, panowie? O, opera agent, nie wiem, my naprawdę tego nie liczymy, to wy mieliście nas uratować. Ja proponowałem, no bo okej, żeby nie było, słuchajcie, no to próbuję to rozwalić, wy też możecie sobie próbować, ale wystrać się możemy, a nie rozwalić tego psa. Słuchajcie, w ogóle jak wy wolno uderzacie łapką, co? Stary, mieliście po Bobo iść, on miał nas, a ty szybko, ale to nie działa. I wy też macie Mining Fatigue 6, ten taki zaklęty, to samo się działo, jak byłem w więzieniu, słuchajcie, na tej chmurze, pamiętacie, ta wyspa na górze nad Bobowicami, to samo siedział. Jak on to robi? Myślicie, że to jest kwestia Bacona? Nie, no to są jakieś czary, gościu. Nie, słuchajcie, dobra. Wobec tego, panowie, ja mam dwie propozycje. Słuchajcie, chodźcie tutaj do tego okienka, mam dwie propozycje. Pierwsza to zabić was. Zabić was, wtedy stracicie itemy, ale wyjdziecie. Stary, nie ma szans. Wyjdziecie, a druga opcja to, że pójdziemy i po prostu dogadamy się z Bobo, ale to nie będzie łatwe. To nie będzie łatwe i on pewnie będzie żądał od nas naprawdę niemałych rzeczy. Naprawdę niemałych, więc co wybieracie? Czy śmierć? I uwolnienie was? Nie. Czy spróbowanie się dogadać? Bo stary, no idźcie do Bobo i nie dogadujcie się, tylko go jakoś, słuchajcie, przekonajcie siłą, jak żeby nas uwolnił. No dobra, no to wobec tego agent, co myślisz? Po prostu lecimy typa rozklepać chyba. To nie, ale to 5 godzin tu siedzimy. Lecimy, gościu, ej, serio, to jest 5 godzin. Nie, dobra, to miarka się przebrała. Z tego, co wiemy, słuchajcie, Bobo jest przy choince. On cały czas był przy choince i wiecie, choinka jest takim punktem zapalnym, dlatego że to jest aktualnie najważniejsza rzecz w całych Bobowicach, przynajmniej dla tego smarka obstranego, no nie? On za tą choinką pije je totalnie, więc jeżeli byśmy stary jakby go, no wiesz tak, no przekupili, że nie wysadzimy choinki czy coś. Nie, no, serio, to jest jedna z lepszych opcji, żeby w ogóle coś zrobić tutaj. No nie wiem, no nie wiem, słuchajcie, no jeszcze kilka godzin temu na kanale Abra Games był film, gdzie naprawdę, no znaleźliśmy jego kryjówkę, gdzie go wyrzuciliśmy, przejęliśmy pałeczkę i tak dalej, potem wiadomo, no totalnie ich jakby go rozwalaliśmy, a teraz co się dzieje? Naprawdę, no to jest po prostu jakaś masakra. Pytanie, czy on gdzieś tu jest? Ty, smarkacz, jesteś tutaj przy końce? Gdzie wy jesteście? O nie, on za dużo, nie, naprawdę, dobra, słuchaj, ja ci daję ostatnią szansę, albo się stary dogadamy, znaczy stary, żebym nie ja jesteś kolegą. Nie dał ostatniej szansy. Słuchaj, albo nic wypuszczasz chłopaka, dobrze, popatrz, się, popatrz, co mam w ręce, popatrz, typie, co mam w ręce, widzisz to? Nawet mi nie wysadzisz. Dobrze, okej, okay, w porządku, no to może zacznijmy od tego, wysadzę ci tutaj jedno TNT, żebyś zobaczył, nie że ja nie żartuję. Wysadzisz. No i 3, 2, 1 i bum, usłyszałeś to? I widzisz, co się stary stało? Okej, okay, pół choinki, aktualnie po prostu już nie masz, chcesz, żeby nie było więcej? Ja nie pozwolę na to, żebyś przetrzymywał Maciocha i Elvisa, bo to są po prostu jakieś kpiny, stary. Pół choinki nie masz. Co chcesz? Ty byś zrobił z tą choinką? Chcesz, się najgorszy. Chcesz nie, się ja dalej patyczkować? Chcesz się... Dobrze, to poczekaj, stop, 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 stop. Poczekaj, stop, stop. No co tam? Czy chociaż spróbujemy się dogadać? Nie. Spróbujemy.
Spróbujemy! Dobrze, nie, agent, chodź, ewidentnie, chodź, nie, naprawdę, trzeba dać mu odsapnąć. Stary, szczerze mówiąc, nie ej, miałem... Co, o co ja nie chciałem tego tak wyznać, że chciałem do D&D, a ono zapaliło kolejne. O kurna, stary. Naprawdę nie przewidziałem tego, umówmy, naprawdę nie chciałem tego zrobić. Mamy przypał, ale stary, wydaje mi się, że on teraz zobaczył, że nie będziemy lecieć w kulki, że nie będziemy się patyczkować, że naprawdę mamy tutaj jakąś siłę. Dlatego, moi drodzy, ewidentnie, za sekundę do niego pójdziemy. Najpierw spróbujemy pogadać pokojowo. Jeśli się nie uda, to po prostu siłą. Albo, no nie wiem, najwyżej oddamy swoje życia za chłopaków, cokolwiek. Ale ja wam tylko przypominam, że słuchajcie, jeżeli chcielibyście mnie wesprzeć i zakupić sobie na przykład taką kozacką bluzę Abratim na wiosnę, akurat z kapturem, to wpadajcie koniecznie w pierwszy link opisu, czyli na stronę www.abra.ity, bo jest to właśnie mój sklep z gadżetami. I pamiętajcie, że jest darmowa wysyłka od 99 zł, gdzie kurier do was przyjeżdża za darmo. I już od zakupu takiej jednej bluzy macie za darmo dostawę, więc to jest 20 zł w kieszeni albo i więcej, bo kurier jest drogi. I poza tym w opisie macie kody zniżkowe na maseczki. Możecie mieć 10% taniej maseczkę, a możecie mieć nawet więcej, więc obczajcie opis, bo słuchajcie, takie kozackie maseczki wielorazowego użytku z mikrofibry, które nie uwierają, nie pocą się, no są naprawdę spoko, można je prać, prasować i tak dalej. Obczajcie, bo są właśnie arbuziki, są, słuchajcie, takie pieseczki, są oczywiście różne rozmiary typu męski, damski oraz dziecięcy i różne kolory, więc obczajcie koniecznie. Są oczywiście, wiadomo, kubki, kolorowe koszulki dla chłopaka, dziewczyny i różne inne gadżety. Wpadajcie www.abra.ity i obserwujcie także Instagram sklepu Abra Sklep oraz Instagram mój, czyli Abra podkreślnik ity. Macie wszystko w opisie, naprawdę zapraszam serdecznie. Teraz tak, czy ty, Smarkacz, się już namyślisz? Stary, rozwalamy mu to całe. W ogóle nie dogadamy. Nie, dobrze, ale Bobo, spokojnie. Ja ci po prostu chciałem pokazać, że masz do czynienia z kimś, kto nie będzie leciał w kulki. No, na pewno. Powiem tak, szczytu nie wysadziłeś, więc gówno wysadziłeś. Dobra, zaraz, ty, stary, będziesz miał przypał, więc teraz tak. Nie wysadzisz nic. Dobra, wbijamy. Podchodzę do ciebie i chcę się dogadać. Zostań, nie bijecie, nie bijecie, nie bijecie. Okej, okay, stary. No. Nie wysadzę choinki, ale ty wypuszczasz chłopaków. Odbijamy, nie ma sens. Dobrze, okej, okay, to spoko, ja spoko. Ja przecież wiem, czego że ty choinki nie wysadzisz, byku. Czego od nas chcesz? W porządku, rozumiem, że to dla ciebie za dużo. To nie wypuszczaj chłopaków. Dobra, to ja zmniejsz czar. Zmniejsz czar. Czekaj, czekaj, ale co za zmniejszenie czaru, bo jest mining fatigue 6. Jak zostawisz jeden, to się dogadamy. Że zmniejsz o 5 poziomów. Ja nie wiem, jak ty to zrobisz, to jest jakieś dobra, cheatowanie. To mam pomysł. No? Dwie, nie, 12 skrzynek tych podwójnych dirta, tego gras. Co? Stary, przecież my nie mamy takiej rzeczy, nie mamy czasu, człowieku. Zaraz mnie zdenerwujesz i po prostu pójdziesz stary chleb. No na pewno, nic mi nie zrobicie i tyle w temacie. Nic ci nie zrobimy, mówisz? To teraz zobacz, co się stanie. Denerwujesz mnie, denerwujesz mnie, denerwujesz mnie. Po prostu mnie denerwujesz. O tyle mu się, zostaw mnie spokojnie. Wow, stary, co ty, co? Nie miałeś tego wysadzać! Ale coś ty zrobił! Nie, ja ale patrz, ale stop, poczekaj, poczekaj, patrz, choinka jeszcze jest. Nie, nie całą, nie całą, jest jeszcze choinka, stary, dobrze, no dogadajmy nie, się, dogadajmy się. Górę, nie, lamusy, dobrze, już nie, nie, już nie będziemy rozwalać, ale co chcesz? Nie, nie, dobra, dawaj, Agan, dawaj, on nie chce się dogadać, no nie, to jest naprawdę, on ma pęciaku, dawaj go, dawaj go, dawaj go. No cyk, ty tu wyjaśniam. Tarczą nie da się go bić, stary. Co ale jest? Nie, no, musimy go w końcu. Dobra, ja wobec tego też biorę tarczę. Okej, okay, dawaj go, stary, dawaj, dawaj. Ale jesteś stary, chodźmy we dwóch, ale cię rozklepiemy. Rozklepiemy no, cię, na typie. Pewno. Nie, żebyś się nie zdziwił, ci jak powiem. Cię rozklepiemy, stary, to nie będziesz miał itemów. Będziemy mogli cię nękać no, cały czas, aż ich po prostu nie wypuścisz. Nie rozklepisz, ziomeczku, bo po prostu no, nawet nie ma nie, nie ma. A potem choinkę do was powyjaśnię wszystkich, podwijam! Dobra, stary, ja wysadzam dalej mu tą choinkę. Dobra, lecisz dalej, lecisz dalej. Niech będzie, stary, wysadzamy dalej tą choinkę. Naprawdę, denerwujesz mnie, stary. No i co? Denerwujesz. Zostaw tą choinkę! Ty! Jak ją tutaj wysadzić? Ty! Nie mogę jej wysadzić! Co zostaw jest? Stary, spokojnie! Dobra, o, dwa TNT lecimy. Podpalone! Nie. Dwa TNT podpalone! I cyk, nie masz choinki! Przetrzymywanie chłopaków, stary! No rozumiesz nie. To? Nie, no, dawaj, rozwalamy go! Nie, ja was wyjaśniam! To była najważniejsza rzecz w całym Bogowicach! Było! A ty przetrzymujesz od 5 godzin chłopaków, a mnie przetrzymywałeś no na tej obsranej chmurze? 20. No dobra, 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 dobra! Nie, po prostu no agent, ja bym go rozwalił! Dobra, stary, ja jeszcze dalej rozwalę, a potem resztę. Podpalaj stary TNT, ja go tutaj przytrzymuję. Nie, Zuz, wow. Nic nie podpalać. Wow! Wow! Co tu się nie, stało? Nie, wyjaśniam cię. Stary, ty mi nie czy zrobisz protek... Już nie masz hełmu, o kurde, o kurde, agent po... O kurde. Ej, lecę z pomocą, uciekaj, wow, uciekaj, wow. Stary. Już ci wyjaśniam, co, poddajecie się? Naprawdę hełmu nigdy nie mam. Się nie poddamy, ty się możesz poddać. Nie, nie mam żadnego... Jest. Dobra, Bobo, stop, 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 stop. Co? 30 sekund to rozejmą. Stary, czego chcesz? No dobra, ale czego ty mów szybko, bo mi naprawdę do nerwy mi działajcie. Damy ci to, co chcesz, tylko czego tak naprawdę chcesz, stary? Wszystkiego, cały wasze set, wszystko, co macie, na gulasa.
chodź. No nie ma opcji, że na golasa człowieku. Tutaj, cyneczkę cyk, chwilę temu jakiegoś dirta chciałeś, czekam, a nie... Czekam, na golasa, cały set. Nie ma, stary, ale popatrz, ty myślisz, że jesteśmy debilami, żeby na golasa... Przecież jeżeli będziemy na golasa, już to ty nas rozwalisz... Już tutaj nie za chwilę wyjaśnię ci jednym ciosem nas zabijesz, jeżeli będziesz na gola... jeżeli będziemy na golasa. Człowieku, nie jesteśmy głupi, no. No ja też nie jestem głupi, mi jakoś wysadziliście. Dobrze, okej, zacznijmy. Dobrze, stary, daję ci to. Dam ci wobec tego to, patrz, tu są aż 4 niewidki, do tego wszystkiego, 2 slow fallingi, niech będzie, już możemy stracić. Możemy stracić, stary, ale masz... Stary, ty temu oddać? Stary, czy ty jesteś... jak mamy ich wypuścić, stary? Nie, no, nie cały czas jest szóstka, nie mogę tego nawet rozwalać, czy ty to, stary, rozumiesz? Dobrze, ale za te poteczki, my... stary. No mam jakieś, ile tu, 6 piuteczek, co jeszcze? Dobra, za to, stary, za to i do tego dołoży ci diamentowy miecz, stary. Za te rzeczy nie wypuszczasz chłopaków, ale zmniejszasz czarno. Nie, słuchaj, dajesz swój enchantowany miecik, a ten oddajesz. Dobra, okej, dołożę, stary, to. Dołożę to. Nie. Dołożę to. Twój enchantowany. No to dobra, dołożę, stary, jeszcze te buty. No to już są nasze stare sety. Nie, oddawaj nie, je, dopóki jeszcze się... musisz oddawaj, coś dołożyć. Oddawaj te buty, dopóki się nie dogadaliśmy. Nie bądź złodziejem, stary. Jakie buty? Tutaj były buty, oddawaj je w tym momencie. Odkładaj buty je. Były? Odkładaj te buty. A, były, masz. Dobrze, dołożę te spodnie, człowieku. No, mimo że sam... znaczy, nie te, dołożę te... bo tamtych nie było... Niektóre? Dobrze, dołożę te rzeczy. Stary, wypuszczasz chłopaków. Dobra, albo zmniejszasz czary. Dobra, jeszcze mieczyki się dogadujemy. Tu jest totem nieśmiertelności, bo chciałbym to zobaczyć. Totem nieśmiertelności i zmniejszasz ten upsrany czar. Dobra, tak możemy. I wtedy się możesz ogarnąć. Nas sklepać, i wtedy możesz nas sklepać, ale my i tak możemy ich wtedy wypuścić. No bo. Tylko poczekajcie, żebyście tego nie zabrali, to ja wezmę, okej. Okay. No to zmień to teraz, to zabrałeś rzeczy, to no zmieniaj dobra, to. Już to ty, nie, no to ja ci zabieram itemy. Nie, zmieniamy te. Agę, dawaj, no nam sokra. Dobra, lecimy z nim, rozwalamy. Co gościa. Wy tu robicie? Dawaj, człowieku, ty nas okradłeś teraz. No my zabrałem, daliśmy, bo tak się itemy? Chyba mówiliśmy. No ale ty nie zmniejszyłeś czaru, człowieku. Ja nie zmieniłem. To oddawaj te item, oddawaj. No zobacz, zmieniony jest. Ty, mogę psuć? Mining Fate, co? No i co, Lamu, ej, stop. Mówisz, że nie mogę? Jak ty to zmniejszyłeś? Stary Mari, chodź za mną. No co mnie bijesz, Lamusie? Wyjaśniam się. Stop, jak, nie, ja chcę się dowiedzieć, jak ty to zrobiłeś? Jak ty to zrobiłeś? Skąd, powiem Bobo? Ci, wiesz, kiedy ci powiem, jak to zrobiłem? Nie, dobra, ja mam ciebie, stary, po prostu w dupie. Chodź, agent, i chcecie mogę chłopaków. Ja ci dam ty czterech, rozumiesz, na jednego. Jak ci przy... O kurde, agent, czy ty to rozumiesz? Oni będą mieli... Nie, znaczy, nie, stary, on będzie miał... Mega, ale to mega problem będzie miał. Stary, no po prostu... Wyjaśniam, Gaberka, koniec, nie możesz ich uwolnić. Dobra, stary, tutaj cyk, klientki, wysadzamy! Nie, wysadzamy, nie, wysadzamy! Golem, uciekaj, Oluś! Dawaj, stary, stawaj kolejne! Dobra, lecimy! Dobra, stary, odwracamy jego uwagę, lecimy po chłopaków, stary! Jak jest mining fatigue nie, jeden, nie mam pojęcia, stary, jak to będzie uderzało. O kurde, co tu się stało? Stary, co tu się stało? Co tu się stało? Co tu się stało? Z całymi bobowicami? O, stary! Stary, odciągaj jego uwagę, on nas zabije. No, stary, ja idę, no on nas, stary, tak rozwali nas. Tak się zadzieranie z gangiem Abry, frajerze jeden. O myślisz, kurde, że tak ciągle ja lecę, stary, wygrywał? Chłopaków odbić. On nas przecież poturbuje za to. O kurde, czy wy rozumiecie, co tutaj się właśnie stało? Chłopaki, jesteście tutaj? Halo, chłopaki. Chłopaki. Tak, stary, Abra, jesteśmy, jesteś, aczkolwiek Abra, my już, stary, przyspaliśmy, wiesz, jest, to, bo jest nie ma co robić. Jest Fatik 1, przekupił nas, jak ale to? Nie uwierzycie, co się stało. Słuchajcie, się stało? Oddałem mu 3 pary spodni, 2 pary butów, totem nieśmiertelności, diaksy, potki mu oddałem. Słuchajcie, kopcie, już jest Mining Fatik 1, więc możecie już normalnie kopać. Stary, tak, co, jak to, ale jak słuchajcie, to zrobiliście? W międzyczasie wysadziliśmy... Stary, on tu już jest! Wysadziliśmy mu choinkę, całą, i cały magazyn w bobowicach, przez przypadek to wszystko się stało. Elviso, musimy to samo kopać. No, kopcie, dobra, zobacz, mamy kopcie. Stary, jak długo tu sami kopcie, to kopcie, kopcie, kopcie. Ej, damy radę. Zrobiliście po was. Damy radę. Dawajcie, no, się. Nie pobrakuje, mogę tego zepsuć, pobrakuje. No. Jak to się wolno kopie, ale ja zepsułem już jeden klocek, więc dawajcie. Dobra, stary, my we dwójkę chłopaki, tutaj klocek, kopiemy. Jest, pomagam dobra, teraz, jeszcze jeden. Jest. Jeden klocek, jeszcze jeden, słuchajcie, ale straciliśmy naprawdę dużo rzeczy. Naprawdę dużo rzeczy. Koniec, w końcu! Musicie, dawajcie go. Bobo, dawajcie teraz. Teraz to zobaczysz. Chodź tu. Co tu wysadziłeś? Chodź tu, Bob Sztyl, załatwij się za to. Jak to tutaj wyglądało, czekajcie. I on wytrzymywał przez 5 godzin w takim kiciu? No właśnie, tak, nawet stary nie ma dokładnie nic. W tym stary. Zgrany, co to? Dobra, nie wchodźcie, bo znowu nas zamordują. Klepiemy go. Ale jest Mining Fatik 1. Lamusy najgorsze, przecież to my tu wysadziliście. Chodź tu, no. Tak za to. Jak zobaczysz, stary, co się
spotka teraz. Nie mam hełmu żadnego, oddaliśmy mu wszystko. Dawajcie do góry, dawajcie do góry. Dawajcie do góry, musicie zobaczyć, co my wysadziliśmy mu. Dawajcie szybko do góry. Wow, to naprawdę wygląda nieźle. Kurde. Patrzcie na to, co tu się dzieje. Ej, to było słychać. Dobra, słuchajcie, musimy jakoś... Musimy uciec jakoś na górę, słuchajcie, jakkolwiek musimy sobie po prostu uciec. Dobra. Co tu się dzieje, bo... Uciekajcie do Dlamuszy, powyjaśnią was teraz wszystkich! W podszadku mamy naprawdę małe szanse, więc teraz uciekamy. Uciekajcie, wyjaśnią was! Chodź ty, no! Ja mam bez... Mam buty 11 użyć, ja muszę naprawdę uciekać. Ja muszę naprawdę uciekać. Pomocy, pomocy, oj! Dobra, klepiemy go też. Chodź tu, Bobszczyl, no, zobaczysz teraz, kto mógł trafić do kicia. Ty trafisz do kicia. Wszystko mi tu rozwaliliście. Dobra, słuchajcie, są schodki na górę, dawajcie. Dobra, ale uciekamy za tobą. Dobra, jest tutaj Bobszczyl. Słuchajcie, uciekamy ewidentnie. Wszystko rozwalone. Dobra, dawajcie za mną. Dobra, lecę. Agent, chodź. Dawajcie, szybko. Dobra, i lecimy tunelem. Słuchajcie, Marca, szybko. Lecimy tutaj tunelem. Szybko, weźcie ewakuację. Ty, którędy to jest? Tu jest tędy. Tutaj, chodź. Dawaj. Nie, to było tutaj. O nie, tu jest Bobszczyl, tu jest Bobszczyl. Macie, chodźcie tutaj, chłopaki. Dobra, dawajcie, to jest nasz tunel. I ten tunel nie wy uciekacie, no bijcie się ze mną. Dobra, wysadźcie to jakoś. Wysadzamy. Szybko, żeby podpaliłem, uwaga, podpalone. Dobra, szybko, żeby on nie miał jak tutaj szybko przejść. Dobra. Oj. Okej, słuchajcie, padły mi buty. Ej, pytanie, gdzie one są? Masz moje. Dobra, chodźcie szybko, bo tu zaraz nie ma go. Kolejny wybuch. Dobra, będzie. Słuchajcie, uciekamy. Ej, jaki to jest fart, że w ogóle udało nam się tutaj was odbić. Ale słuchajcie, naprawdę, mamy duże straty. Duże straty w naszym ekwipunku. Uwaga, pójdzie TNT teraz. Dobra. Widzę jego nick, on próbuje tutaj podejść, ale nie ma jak. On totalnie, słuchajcie, nie będzie miał wejścia. Dobra, dawajcie, uciekamy, ewidentnie uciekamy. Jesteśmy znowu wszyscy razem, więc teraz tak. Nie wiem, czy pamiętacie, ale wszystko to się stało, jak u Maciocha na odcinku się rozdzieliliśmy. Teraz nie ma czegoś takiego, jak nie ma szans. Nie ma opcji, słuchajcie, bo on może mieć przygotowanych więcej takich pułapek. Tak, o wiele więcej nawet. Dobra, dawajcie, wychodzimy na górę, wychodzimy tutaj na górę. Jakoś tędy, słuchajcie, idziemy do naszej tej obsydianowej bazy. Bo to jest już tutaj, to jest już mniej więcej, słuchajcie, tutaj. Dobra, jak tutaj wyjść? Ja mam ten dalej wolne kopanie. Ale przynajmniej kopiemy, stary. Mamy tutaj jakąś, ale w ogóle tak, słuchajcie, stona to da się kopać. Wczoraj cały dzień mieliśmy przewagę. Wydupczaliśmy go, słuchajcie, poza Bobowice, poza wszysko. A dzisiaj on przejął pałeczkę tutaj przejął. Dobra. Wyjść można, tutaj jest habera wyjścia. O kurde, co tutaj się stało? Ja nie mogę, to jest wojna. Cały zgrzany, cały spocony, ej, jakie masakra, to są emocje. Stary, 5 godzin tam siedzieliśmy. Rozumiecie, to jest cały drugi dzień wojny i jeszcze nie ma tutaj żadnej. On ani razu nie zginął. Ani razu chyba. Ani razu. Ej, dobra, ale słuchajcie, panowie, teraz tak, jesteśmy wszyscy tutaj razem, więc tak, nie może... Gdzie jest Macioch? Właśnie, Macioch jest tutaj za mną. Tutaj no jestem, halo. No to różne uciekliście. No. Ja nie mogę, co za nieogar. Jak my z takim człowiekiem mamy wygrać? No przecież to jest niemożliwe, no panowie, no. Stary, no nie masz stary wręcz szans, to było chore. On wydaliście się normalnie wyrolować, no i my gościu, z agentem. Nie było toalety, rozumiesz to? 3 pary spodni, 2 pary butów, jakieś bloki, poteczki, mnóstwo... No gdzie jest ten typ, no? No gdzie ty jesteś, no? No człowieku, no chodź tutaj, no. Ale ja nie wiem, gdzie wy jesteście, no. No ja nie wierzę, no patrzcie, on jest po stronie Bobo, rozumiecie to? On celowo. O, dobra, nie, słuchaj, to wystarczy po prostu powiedzieć, gdzie jesteście i to do was przyjdę, no. Człowieku, czy... Wydaje mi się, że Maciuch przychodzi na jego stronę i on specjalnie tutaj nas opóźnia, żeby Bobo mógł do nas tutaj przyjść. Nie wiem, czy tylko waszym zdaniem, moim zdaniem to było podejrzane, co ty zrobiłeś teraz? Stary, ty jesteś jakiś nienormalny, musiałem sobie jedzonko uzupełnić. Patrzyłeś na nas i udawałeś, że nas nie widzisz, tak jakbyś chciał, żeby Bobo miał czas na przybiegnięcie tutaj. Nie podoba mi się to. Agent, co ty myślisz? Naprawdę to było podejrzane. To było mega podejrzane. Słuchajcie, on się na mnie naprawdę patrzy. I będziecie się tak nakręcać, ja słuchajcie, nie mam słów, chyba. Naprawdę. Przez tyle dni walczy i się przygotowuje i teraz stary te takie rzeczy gada, wszystko bez sensu. I tak jakby, nie wiem, żeby Bobo widział jego nick i żeby do nas przyszedł. No nie wiem, słuchajcie, ale w każdym razie dobrze. Mamy tutaj wszystko odbite, tylko teraz tak. Bobo ma dodatkowo dużo więcej itemów. Ja nie mam hełmu. Ja nie... Dobra, buty jakieś tutaj mam. Okej, buty mam. Ja nie mam. Klata ma... No to ci rzucam buty. 96 użyć ma moja klata, więc jesteśmy w fatalnej sytuacji, absolutnie fatalnej. Czy my mamy jakąś zbiórkę, słuchajcie, naszych itemów? Chodźcie tutaj do tej obsydianowej bazy. Okay. Wydaje mi się, że tutaj mieliśmy jakieś rzeczy. Tam była skrzynka, tak, stary. Tam była skrzynka, ale słuchajcie, teraz Bobo przejął i... O kurde! O nie! O nie, dobra, słuchajcie, musimy go... Klepiemy się. Nie, Bobszczyl, ty uciekasz teraz, nie masz już tutaj panowania. To zrobiliście Bobowicom, to po prostu pożałujecie! Bobowicom, stary, no nie ma... Abra, nie masz hełmu? Nie ma klaty! Nie ma klaty! Dawajcie go!
Dawaj go! Rozsądzie, tak! Wow, szybko, szybko, dobra, masz portków, nie ma portków! Dobra, słuchajcie, klepcie go, ja idę zobaczyć tą skrzynkę. Idę, słuchajcie, koniecznie obczaić tą skrzynkę. Jak to tutaj wygląda? Czy tutaj są, słuchajcie, jeszcze jakieś temy? Bo póki co jesteśmy w naprawdę słabej sytuacji. Co? Tu są rzeczy, słuchajcie. Biorę hełmik, ewidentnie, słuchajcie. Patrzcie, tutaj jest tak, jeden hełmik, cztery klaty, trzy, słuchajcie, spodnie, jedne buty. Dobra, chłopakom o tym powiem, tylko jak nie będzie Bobo, bo jak Bobo się o tym dowie, to... Słuchajcie, słuchajcie, tu są rzeczy. Tam są cztery klaty, trzy spodnie. Tam jest naprawdę mega, ale to mega dużo rzeczy. Dobra, idźcie, weźcie ten asortyment, ja jestem gotowy. Ja go odciągnę. No i kocie klepać, kocie klepać, stary. Ja tutaj mam koksa. Patrz, jaka strefa ci wchodzi, stary, ty nawet bić mnie nie mogę. No to żeby nie weszła na łeb. Cyk, cyk, stary. Za to, co wysadziłeś całe bobowity, to pożałuję. Co ja wysadziłem? Nie umieściłem TNT pod ziemią. Nie prawda, to że nie było. Ja nie umieściłem TNT, stary, pod ziemią. To kto to umieścił z waszych? Nie wiem, ale naprawdę nie ja. Może sam to umieściłeś? Głupi! On ucieka, no on ucieka, patrzcie, patrzcie, przejmujemy inicjatywę, przejmujemy inicjatywę. On teraz palimy gościa, palimy gościa. Coś... Wow, on ma stręża, ma stręża, zabiera po dwa serduszka, ma stręża. Dobra, panowie, naprawdę chyba uciekaj, musimy... Uciekaj, przed nim. Musimy... Ja koks, koks, uciekajcie! Koksa jeszcze za to uciekamy. Dobra, uciekamy. On ma stręża. Obiecuję wam, że zaraz do was przyjdę i was powyjaśnię. Moi drodzy, robimy odwrót, robimy, słuchajcie, odwrót. W tej bazie mamy, słuchajcie, mnóstwo setów, znaczy mnóstwo, nie starczy dla każdego, ale każdy, kto ma jakieś gorsze itemy, na przykład Elviso ma hełm z żółwia, czyli ten słabszy, to słuchajcie, będziemy mogli to wziąć, będziemy mogli się uzbroić, więc koniecznie to ogarnijmy, tylko żeby Bobo się o tym nie dowiedział. A tymczasem, moi drodzy, jak sami widzieliście, i tak mamy gigantyczny sukces. Z jednej strony, niestety, straciliśmy mnóstwo itemów, które naprawdę były kluczowe, ale z drugiej strony, odzyskaliśmy, słuchajcie, połowę gangu Abery, odzyskaliśmy porucznika Elviso, majora Maciocha, więc naprawdę, słuchajcie, jesteśmy, wydaje mi się, teraz na plus i teraz pozostaje nam tylko dobrać się po prostu mu, słuchajcie, tutaj za skórę zaleźć i po prostu Bobsyla rozwalić. Subskrybujcie kanał, koniecznie z dzwonkiem, to jest mega, ale to mega ważne, dlatego że filmy są codziennie, a to druga osoba widząca ten film nie subskrybuje. Ponadto wpadajcie koniecznie w pierwszy link opisu, czyli na stronę www.abra.et, jeżeli chcecie dołączyć do teamu abrowników i po prostu reprezentować gang Abery, możecie zakupić sobie taką kozacką bluzę z kapturem Abra, tym w kolorze szarym, no bo szary jest chyba teraz najfajniejszy, tak mi się wydaje, no chyba że jakiś czerwony. Są oczywiście rzeczy bez kaptura oraz kolorowe koszulki, kubki dla chłopaka, dla dziewczyny i maseczki wielorazowego użytku z mikrofibry, która nie dusi, nie poci się jakby przez to twarz, nie uwiera i jest oczywiście jak najbardziej do wyprania czy do wyprasowania. Możecie mieć maseczkę Abratim właśnie w takie, słuchajcie, pieseczki, czy na przykład chociażby w arbuziki, jeśli byście chcieli. Są różne kolory i różne rozmiary, męskie, damskie, dziecięce. Są kody zniżkowe w opisie na maseczki oraz darmowa dostawa kurierem od 99 zł, czyli już przy zakupie takiej jednej bluzy. Obserwujcie Instagram sklepu Abraety i wysyłajcie mi foty z waszymi produktami. Ja tam wstawiam na stories i na sklep. Oraz oczywiście obserwujcie profil mój na Instagramie Abra Podłoga Ety, czyli macie też wszystko w opisie. A teraz tak, gdzie jest ten smarkacz? Rozwalmy go. Panowie, to jest najwyższa pora. Co o tym myślicie? Gdzie on jest? No chyba najwyższa pora. Musimy zebrać itemy. Rozwalamy go. Chodź, idziemy. Ostateczny atak. Ja czuję, że tak jak byliśmy, słuchajcie, w potrzasku, tak teraz totalnie sytuacja się... Co jeszcze gorzej? Sytuacja się odwraca i teraz rozwalamy typa. Więc słuchajcie, my się zbroimy, ogarniamy tutaj itemy. Słuchajcie, macie to, możecie sobie wziąć to. I słuchajcie, wobec tego, słuchajcie, widzimy się już jutro. Trzymajcie się i subskrybujcie wszystkie kanały, wszystkich chłopaków, bo codziennie są filmy. Dobre godzineczka, Eleczko i...